Witam Was serdecznie na moim webinarze poświęconym Visual Storytellingowi. Ja nazywam się Paweł Graniak. Od, 2000, od 2012 roku prowadzę szkołę pod nazwą potęga obrazu. W ramach naszych kursów przygotowujemy mm, kursantów do tego, aby dostali pracę w game jako artyści koncepcyjni. Uczymy więc koncept Artu i Digital Paintingu. Jestem także współzałożycielem studia gamedewowego Studia indie, które tworzy gry, nazywa się ono Image Power SA. Do niedawna piastowałem tam funkcję game designera, obecnie jestem w Radzie Nadzorczej. Jestem także autorem książki Sen Czarownika, fabularny podręcznik koncept artu. Książka wyszła już parę lat temu, ale jednak wiedza w niej która zawarta jest w niej, nie zaktualizowała się. Nie zdezaktualizowała się. E, o tej książce opowiem troszkę później. E, to tylko tak w sumie chwilę teraz napomykam, żeby się przedstawić. E, dlaczego właściwie warto, żebyście mnie Państwo posłuchali? Otóż e, od ponad 10 lat, e, tak jak już mówiłem wcześniej, nauczamy koncept Artu osoby, które marzą o tym, żeby pracować w game devie. Widziałem. Setki projektów, właściwie tysiące. Widziałem mnóstwo różnych problemów, z którym borykali się nasi kursanci. Udało mi się stworzyć taki specjalny program, dzięki któremu mnóstwo wiedzy przekuwamy w praktyczne umiejętności zawodowe. Zależy nam właśnie na tym, aby nasi kursanci zdobywali zawodowe, praktyczne umiejętności. No dobrze, tyle o mnie. Chciałbym teraz powiedzieć krótko, jeżeli krótką agendę o naszym webinarze. Na początku będzie taka część merytoryczna, w której opowiem na pytanie, odpowiem na pytanie, czy visual storytelling jest jeszcze komuś w ogóle potrzebny i co to jest, jak się go stosuje. Później opowiem kilka słów o naszym nowym kursie z konceptartu Artu i Digital Paintingu, który jest przygotowany. Będzie on trwał 9 tygodni, i tak jak mówiłem, skupiamy się w nim bardzo mocno na takich praktycznych umiejętnościach zawodowych, więc nie jest to tylko jakaś tam czysta teoria na temat konceptowania i opowiadania historii, ale jest mnóstwo ćwiczeń praktycznych. Ale do tego przejdziemy później. Dobrze, ja teraz udostępnię ekran. W tym webinarze zadaję takie kluczowe pytanie, czy Visual Storytelling jest w ogóle komuś jeszcze potrzebny. Żeby odpowiedzieć na nie, pokażę Wam kilka przykładów prac moich kursantów, którzy dostali po kursach pracę w gamedevie bądź są freelancerami. Żeby odpowiedzieć na zadane pytanie, muszę na wstępie szybko powiedzieć o tym, czym ten Visual Storytelling w ogóle jest. Tak naprawdę jest to opowiadanie historii za pomocą obrazu. Można powiedzieć, że snucie takiej opowieści to jest jedna z kluczowych cech obrazu w ogóle. Nie mówię, że jedyna, ale jedna z takich nadrzędnych. Wiąże się to zarówno z filmem animowanym, jak i grami komputerowymi, obrazami, rzeźbą i wszelką inną działalnością artystyczną związaną z obrazem, szeroko pojętym. Tak naprawdę visual storytelling nie jest czymś nowym. To było praktykowane od wielu lat, można powiedzieć nawet, że od wieków, kiedy to, yy, na, malar kiedy to na obrazach malarstwa... Renesansowego, czy jeszcze wcześniejszego, nawet starożytnego pojawiały się historie, które opisywały, opowiadały o bitwach, o wspaniałych bohaterach, władcach, królach i tak dalej. Więc, nie jest to jakiś nowy wytwór, nie, ale jednak, jest to y, taki nadrzędny trend w projektowaniu postaci, maszyn, potworów czy środowiska. Każdy obrazek, który opowiada historię, jest o wiele ciekawszy niż ten, który tej historii nie opowiada. Ja zaprezentuję wam przykład, w którym historii nie ma i w którym jest historia. Zobaczycie, jak bardzo mocno to obrazuje, jak bardzo mocno to ekranuje na odbiorcę. Jak on jest w stanie się wczuć mocno w taki koncept i zobaczyć w, nie, w nim tą historię. Dobrze. Przechodzimy w takim razie już do yy, samych konkretów. To tutaj mamy trzy obrazki, trzy koncepty postaci. Każda z nich opowiada inną historię. To są prace namalowane, namalowane przez Tomasza Rygera, który aktualnie pracuje jako freelancer, ilustruje okładki do książek, gier, gry komputerowe, tworzy koncepty do gier planszowych, karcianych i bardzo dużo różnych innych rzeczy robi. Tomek był kiedyś naszym kursantem, był na kilku kursach i teraz wymiata, jak widzicie, po tych obrazkach. Ale wróćmy do tych konceptów. Tutaj trzy postaci. Pierwsza postać po lewej stronie to taki skrytobójca. Ukrywa się gdzieś w cieniu muru, ma przygotowaną broń do ataku. Widzicie, ile na nim broni, jeszcze tutaj wisi u pasa i na piersi. Cały jego ekwipunek, wszystkie, jego, wszystkie elementy, które ma na sobie, jego układ ciała i wyraz twarzy, opowiadają właśnie historię o nim. Tak naprawdę nie ma tutaj sytuacji, w których są jakieś niedopowiedzenia. Oczywiście my możemy tę historię przeczytać troszeczkę inaczej niż um, artysta zamierzał ją przedstawić, niemniej jednak zawsze to jest jakaś historia, która została tchnięta w ten koncept, i jest przez to, ta postać jest ciekawa, wiarygodna i na pewno ją zapamiętamy. Druga postać to topornik widać, że to jest chłop pewny siebie który lubi robotę. Robotę prostą i niekoniecznie przyjemną. Na pewno on bardzo chętnie udałby się do każdej bitki i żeby przetrzepać komuś skórę. Też dobry kom, dobry kompan, a na pewno dobry najemnik do ochrony jakiejś kupieckiej karawany, która przemierza przez wielką puszczę. Natomiast trzecia postać ta po prawej stronie to taki rzeźmieszek, który teraz czeka gdzieś w portowej yy, dzielnicy, oparty o beczkę. I podsłuchuje różne rozmowy. Widzi, co ludzie wyładowują ze statków, co załadowują. On walką się też oczywiście nie brzydzi, bo ma broń i widać, że potrafi się nią posługiwać. Niemniej jednak, hmm, bierze także inne roboty. Trochę poszpieguje, trochę podsłucha, trochę doniesie. Jest takim trochę kombinatorem. Zwróćcie uwagę, to wszystko to są faceci w tym samym wieku. Ten każdy koncept. Oni są oczywiście inaczej zbudowani, ale każda z tych historii jest diametralnie inna. I tak naprawdę yy, mamy świadomość tego, że yy, odbieramy trzy różne inne postacie. Zwróćcie uwagę, tak jak już mówiłem wcześniej, że to w co oni są ubrani, to jak są wyposażeni, całych ekwipunek, wszystkie atrybuty, fryzura, broda, yy, yy, budowa ciała, postawa, to wszystko wszystko opowiada nam historię o tym, jak taką historię powinniśmy skonstruować, żeby w ciekawy sposób odebrać również osobowość tej postaci, opowiem później. Tutaj mamy kolejny przykład, również koncept Tomka. To jest taki łowca. Tutaj zadziało się na nim bardzo kilka, bardzo dużo ciekawych inspiracji, informacji. Bo tak, ten łowca ma takiego przyjaciela, takiego wielkiego warana. Z którym podejmuje zlecenia. Zobaczcie, jak dużo na, nim, na jego stroju się dzieje. Tutaj po prawej stronie widać to, jak tak naprawdę te elementy zostały skonstruowane i prosto namalowane, to są bardzo proste brasze, którymi Tomek tutaj świetnie operuje. Nabite głowy na te łańcuchy, na te haki, dodatkowo wspierają nam informację o tym, że ten łowca i historię o tym, że ten łowca jest taki bezwzględny i bardzo działa w taki sposób surowy. Zobaczcie, tutaj na pasie jest taka czaszka z namalowanym takim czerwono-białym znakiem. Ona jest też powtórzona tutaj na piersi. To jest tak zwane echo designu, czyli coś, co powoduje, że postać jest bardziej klarowna i taka mm, spójna. Warto pewne charakterystyczne elementy powtórzyć jeszcze z raz na postaci, wówczas ona bardziej się tak trzyma całości ta postać. Ta historia jest bardziej taka mm, skuteczna w, w opowiedzeniu i w odbiorze. Poza tym ciekawą rzeczą jest tutaj to, że prawe ramię jest gołe, praktycznie całe, ma tylko taki karwarz z kolcami, natomiast lewe jest bardzo zabudowane. Jest tu na ramiennik z kolcami, jest taka forma rozbudowanego karwasza przechodzącego w rękawice. Tutaj jest taki kontrast designu z kolei, czyli coś prostego, jest przedstawione obok czegoś skomplikowanego. To bardzo dobrze robi, bo koncept art nie znosi symetrii. Taki, takie ułożenie symetryczne różnych elementów na postaci jest bardzo nudne. Dlatego warto posiłkować się tym kontra, kontru, kontrastem designu. Wówczas jest to o wiele bardziej interesujące i dzięki temu można więcej opowieści zawrzeć w tej naszej postaci. Czyli tutaj mamy dwie takie ważne rzeczy, echo designu, te czaszeczki, i kontrast designu. To są dwie fajne rzeczy, które warto stosować w projektowaniu swoich postaci. Tutaj mamy iterację kolejnego projektu. To jest jedna historia, ta sama, o tym, że jest to jakiś wojownik, być może olbrzym, który jest wyposażony w bardzo prymitywne elementy składające się ze skór, kości i rogów. On ma jakieś tatuaże na sobie, które jego plemię sobie upodobało. To jest jedna historia, ale można każdą historię opowiedzieć na wiele różnych sposobów. Takie iterowanie, czyli powtarzanie i eksplorowanie danego konceptu jest bardzo, bardzo powszechne w pracy koncept artysty. Często i gęsto robi się tak, że. Jedną historię opowiada się w kilkanaście różnych sposobów, albo nawet w kilkadziesiąt, to mogą być drobne zmiany. To może być zmiana koloru ubrania, to może być zmiana głównego atrybutu, którą postać ma, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie jeżeli mowa o atrybutach, to chciałbym się chwilkę przy nich zatrzymać, o nich opowiem trochę później, ale teraz przyszła mi do głowy taka fajna, stara zasada, którą my w Potędze Obrazu yy, używamy. Mianowicie. Jeżeli wyobrazimy sobie, że postać jest fabułą naszej opowieści, to jej atrybuty tej postaci będą wątkami tej, tej opowieści, tej historii. W związku z czym tutaj przywodzi na myśl to, że tak naprawdę najłatwiej i najskuteczniej opowiadać historię postaci za pomocą jej atrybutów. Ale tak jak mówiłem, do tego sobie jeszcze dojdziemy. Na tym slajdzie widać dość ciekawą sytuację. Tutaj mamy właściwie jeden temat, czyli wojownik, osoba, która para się walką, opowiedziany na trzy różne sposoby. Oczywiście tych sposobów mogłoby być więcej, mogłoby być jej tysiące, ale ja przedstawiłem takie trzy, które widać, na których widać dość skrajne rozwiązania. Ta pierwsza postać po lewej stronie. Jest takim typowym najemnikiem. Widać jego wyposażenie, które jest całkiem dobre. On zebrał sobie to wyposażenie w trakcie swoich, podró w trakcie swoich podróży i przygód, w trakcie wojaczki. Widać, że potrafi robić dobrze mieczem. Jest też, jest też ostrożny, bo yy, ma, yy, ma taki pancerz, tarcze, hełm na ramienniki i na pierśnik ciekawy. Widać, że potrafi dobrze walczyć. Druga postać na pośrodku to taki szalony gladiator który pokonał wszystkich na arenie, podnosi swoją broń do góry i ryczy z, z takiej chwały i z uchwałości swojej. Y, tutaj jest taka ważna rzecz przy tej postaci. Mianowicie, ja kiedyś y, natknąłem się, dosyć niedawno, na traktaty szermiercze europejskie, i w nich było zawarte to, że y, raczej nie powinno się walczyć dwoma mieczami redno, jednoręcznymi, czy dwiema szablami jednoręcznymi. Bo mieczem walczy całe ciało, natomiast gdy dostaniemy drugi miecz, to wtedy to ciało musi się jakoś podzielić na pół, a jest to bardzo to jest trudne. Jest to bardzo trudne, i tak naprawdę ciężko jest w taki sposób walczyć. Więc tutaj pytanie, czy ta postać została przegadana, wyposażając ją w te dwie szable? Otóż yy, musimy projektować postaci w ten sposób, żeby to było wiarygodne. Jeżeli ktoś patrzy na dany koncept postaci i widzi, że coś w niej zgrzyta, że coś tu jest nie tak, to raczej by nie zadziałało, to nie miałoby prawa tak funkcjonować, to przeczy prawom fizyki, jeżeli konwencja gry na to po pozwala, to nie ma żadnego problemu. Możemy w taki sposób projektować, konceptować i, i malować. Jeżeli natomiast y, gra jest bardzo realistyczna, wówczas trzeba się naprawdę mocno zastanowić, zrobić solidny research, czy taka postać mogłaby funkcjonować w takich realiach, które mamy w grze. Y, tutaj przyjęte te dwie szable są według mnie w porządku, nie uchybiają niczemu. To jest bardzo dobre, nawet podkreślenie takiego wielkiego wojownika, który walczy małą bronią. Tutaj jest znów taki kontrast designu. Kiedy mamy Umieśnionego wielkiego faceta, który jest praktycznie jakimś stworem, bo ma tutaj trochę pozmienioną anatomię głowy i, i tu korpusu. I ten wielki facet jest wyposażony w takie dwie małe szabelki, które w jego rękach wyglądają jak igły. To jest właśnie bardzo ciekawe i takie zaczepne, jeżeli chodzi o odbiór przez widza tego konceptu, ale jednocześnie jest to wiarygodne. Postać na pewno zostanie w naszych pamięciach. W naszej pamięci, na długo po tym, jak ją jeszcze zobaczyliście. Trzecia postać po prawej stronie to taki wojownik, który jest trochę zakochanym poetą. Jego wzrok jest taki tęskniący za łąką, za jakimiś drzewami, piknikiem. On ma, co prawda, natura stworzyła go takim dosyć solidnie zbudowanym, więc chwycił za miecz i zajmuje się wojaczką, bo to była najprostsza droga według niego. Niemniej jednak on chciałby sobą inspirować innych mężczyzn. Chciałby tak pokazywać swoje wielkie mięśnie, to jakie jest wspaniałe. Niemniej jednak, jako wojownik do wynajęcia, pozostawia pewne wątpliwości. Jeżeli ja byłbym kupcem, który ma karawanę i chce przejechać przez wielką puszczę i potrzebuje zatrudnić sobie do tego najemnika, z pewnością wybrałbym tego po, z pewnością wybrałbym tego po lewej stronie. On jest y, tak naprawdę, wydaje mi się, że najbardziej mnie przekonuje, ale to jest moje subiektywne zdanie. Może być inaczej, tak naprawdę. Tutaj mamy koncept znacznie inny. Ewy Zabaryło, y, która także była moją kursantką, później przez kilka lat prowadziła ze mną zajęcia konceptartu, ale nie o tym chciałem mówić. Ten koncept przedstawia postać rycerza. Tylko, tak jak widzimy, jest to rycerz dość, dość szczególny i specyficzny. Nie zajmuje się on walką w turniejach czy, czy ściganiem smoków, on zajmuje się parzeniem i piciem herbaty. To wszystko robi w siodle. Tutaj widzicie, że za nim, za siodłem z takim fajnym oparciem, jest taki samowar, który produkuje tą herbatę, a natomiast poniżej niego jest donica z pomidorami, bowiem on robi tą herbatę z pomidorów. Tutaj po lewej stronie widzimy, jaką delektuje się filiżanką tej herbaty i tak naprawdę całe życie kręci się wokół tej herbaty i jej smakowania. Widać tutaj, że na oporządzeniu konia wiszą filiżanki, łyżeczki, jakieś przybory do, właśnie do herbaty. On sam dumnie postawił sobie na łęku siodła... Dzbanuszek i pije herbatę podróżując po świecie. Ten rycerz, ja pamiętam jak on był projektowany na moich zajęciach, jak Ewa mierzyła się z tym tematem. Ten rycerz początkowo jeździł po świecie i polował na smoki, ale że ostatni smok wyginął 75 lat temu, więc on musiał się czymś zająć. I stąd przyszła pasja do herbaty. Na następnym slajdzie pokażę Wam trzy przykłady. Yy, Leśnych Banitów. Mieliśmy zaprojektować ich do gry Archer The Witcher's Rough, którą robimy w Image Power. Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z tą grą bliżej, to zapraszam na platformę Steam i tam Archer The Witcher's Rough można obejrzeć trailer bądź pooglądać koncepty. No cóż, do tej gry potrzeb potrzebnych nam było sporo leśnych Banitów. No więc co? Pierwsze skojarzenie yy, z takim leśnym Banitą to szczupły zwinny facet w zielonym płaszczu, głowa i twarz skryte w kapturze, do tego jakieś brązowe buty i szybkie brązowe spodnie i szybkie buty. Otóż słuchajcie, to jest najprostsze, co można zrobić, i to jest takie pierwsze skojarzenie. Często te pierwsze myśli związane z danym tematem nie są najlepsze. Warto popróbować, warto porobić szkice, warto się pozastanawiać nad tym, jak mogłoby to wyglądać. Patrzcie, stworzyliśmy coś takiego. To są takie trzy, mm, trzy postaci łuczników, którzy mm, są, są bohaterami naszej gry. Ten pierwszy jest mm, dowódcą tej całej ekipy leśnych zbójów. Środkowy to jest jego przyjaciel, natomiast ta postać po prawej to jest taka Teresa, jego kochanka. Zobaczcie, jak na wiele sposobów można opowiedzieć historię o takim leśnym. Banicie. Można ich różnie wyposażyć, można dodać im fajne elementy, nasycić tą historię różnymi informacjami, dodać jakiś amulet, dodać jakieś wystające elementy, które trzymają przy sobie, bądź mają na rękach i tak dalej. Zobaczcie, na, na pierwszy rzut oka, wszystk, każdy z tych trzech konceptów jest zupełnie inny. Niemniej jednak, pierwszy i drugi, jeżeli bierzemy pod uwagę design, czy też projektowanie samo w sobie, to jest to samo. Popatrzcie, ci faceci mają obaj pelerynę futrzaną na plecach, jakiś pancerz na korpusie i silnie wzmocniony pas. Kołczan z, ze strzałami mają przy boku, przy drugim boku mają broń białą, broń sieczną, a w ręku, miecz, w, przepraszam, a w ręku łuk. Więc z punktu widzenia projektowania jest to to samo ale jednak zawiera zupełnie inną historię, którą która została opowiedziana w inny sposób. Dobrze, przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o Visual Storytelling, to również można go bardzo fajnie uprawiać przy projektowaniu potworów. Tutaj mamy takiego wielkiego stwora, który posługuje się takim, taką gwiazdą zaranną. Ma prawą dłoń taką zruśniętą z łańcuchem, który go też oplata. Tutaj w środku brzucha widać, że jest wbita taka zębatka. On kiedyś był przy wybuchu krasnoludzkiej armaty i ta zębatka wyleciała z niej, popędziła i w powietrzu wbiła mu się w brzuch. On traktuje to jako tego rodzaju trofeum. Jeżeli mowa o trofeach, to zobaczcie, on ma wszędzie na y, korpusie i na ramionach poprzeczepiane ludzkie dłonie, które są drutem kolczasem, tak wpite w jego ciało. Y, a także przy tej zębatce wielkiej na brzuchu ma woreczek z ludzkimi oczyma, które są właśnie jego trofeami. Zwróćcie uwagę na to, jak bardzo dużo tej historii jest w tej postaci, jak ona mocno mm, opowiada o tym, co przeżyła i kim jest, a także o świecie, w jakim się znajduje. Tutaj mamy kolejny przykład Moniki Słuchackiej, kolejny projekt Moniki Słuchackiej, która była naszą kursantką na kilku naszych kursach. Aktualnie pracuje w Red Square, Square Games. To są dwa koncepty tej samej postaci: jedna jest troszeczkę przesadzona, ta po lewej, natomiast ta po prawej jest trochę odchudzona. Skupmy się jednak na tej postaci po lewej stronie. To jest wojownik, taki najemnik, który ma bardzo dużo broni ze sobą. Ma topór obusieczny, włócznie, tarczę, miecz na plecach. I tutaj przy sakwach widać jeszcze, jak przeziera żleź... dodatkowe żelazce do topora. Patrzymy na tą postać, i tak naprawdę wszystko, wszystko tutaj dobrze siedzi. Można się oczywiście zastanawiać, czy on mógłby dość sprawnie i szybko biegać, no bo ma tyle tego sprzętu na sobie, to jest ciężkie, to dużo waży, to jest takie nieporęczne dość. Ale nie jest to jakiś taki bardzo duży zgrzyt, który nam tą całą postać jakoś od razu przekreśla. Widzimy, że on mógłby funkcjonować w świecie gry. Właśnie budowanie konceptów to jest trochę taka próba, jak daleko możemy posunąć się z przesadzeniem. Jak daleko możemy pójść, żeby zaprojektować coś nowego coś, czego jeszcze ludzie nie widzieli, czego odbiorca nie doświadczył ale coś, co zawiera jednak w sobie pewne elementy, które już znamy. Ale o tym też opowiem troszeczkę później. Tutaj mamy rzecz, o której już wspominałem. Mianowicie dwie postaci. Ta postać po lewej stronie jest pozbawiona visual storytellingu, czy właściwie storytellingu w ogóle. Natomiast ta postać po prawej posiada ten storytelling. Opowiada tą historię. Zwróćcie uwagę, jak odbieramy obie te postaci. Ta po lewej to jest postać, o której właściwie ciężko nam cokolwiek powiedzieć. No to jest jakiś facet, elf może, który chce strzelać z łuku. Ale tak, kim on jest, nie wiemy. Po co on chce strzelać z tego łuku? Czy dla treningu, czy na jakichś zawodach, czy na przygodzie? Tego nie wiemy. Nie wiemy, w co on wierzy, skąd on się wziął i właściwie kim jest. Natomiast zwróćcie uwagę, jak, jak odbierana jest ta postać po prawej stronie. Tutaj są jakieś amulety, drobniejsza broń, u jego ubrania jest już trochę znoszone, fryzura też już trochę taka potargana. Widzimy, że jest to albo jakiś strażnik lasu, albo właśnie jakiś najemnik, którego możemy wynająć. Jest dobrym ucznikiem, ma jakieś blizny. Tutaj ta opaska na, twa na czole świadczy o tym, że, że jest tam jakaś rana. On już jest taki zużyty trochę, ten elf. Ta postać po lewej stronie jest taka, jakby wyjechała prosto z fabryki. Natomiast ta postać po, po prawej nosi znamiona takiej używalności. I zobaczcie, jak dużo w niej jest tego storytellingu, który odbieramy. Oczywiście, my, jako artyści, planujemy, żeby tej historii było dużo w postaci. Tak jest najlepiej tak najlepiej y, pokazać postać i zaprezentować. Ona będzie wtedy ciekawsza. Natomiast odbiorca wyczyta 50% tej historii. Robiliśmy takie testy na naszych szkoleniach. Y, mniej, mm, Mniej więcej na 100 osobach przeprowadziliśmy ten test i wyszło nam z tego, że historia czytana przez odbiorcę to jakieś 50%, 60% tej historii wtłoczonej w sam koncept. Można powiedzieć, że to niewiele, ale z drugiej strony to jest aż 50 czy 60% więcej tej historii, niż by jej nie było w ogóle. Więc polecam tak naprawdę, żebyście w projektowaniu postaci, potworów, czy właściwie wszystkiego. Y Wstrzykiwali jak najwięcej tego storytellingu. On jest bardzo ważny i bardzo dobrze robi na concept art. Teraz pora opowiedzieć sobie chwilkę o atrybutach, o których już nadmieniłem wcześniej. Mamy tutaj trzy postaci, które są w podobnym wieku, są tak samo zbudowane i przyjęły taki sam gest, czyli siedzą w podobny sposób. Różnią je tylko atrybuty, czyli ubranie, broń, cały ekwipunek. Od razu po tych atrybutach. Widać, kim dana postać jest. Ten po lewej to jakiś wojownik, barbarzyńca albo najemnik. Ten po prawej to czarodziej. Znaczy ten w środku, przepraszam, to czarodziej. Natomiast ten po prawej stronie to łucznik. Widać to od razu i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Tak naprawdę, główny atrybut, który oni trzymają, ta broń największa, już jest takim nośnikiem informacji, który nacechowuje w jakiś sposób ten postać. I tak jak mówiłem, nie możemy podważyć tego, że ten jest czarodziejem, a ten jest wojownikiem. Od razu to widać, dajemy jasny przekaz. Oczywiście, jeżeli zbogacimy tą historię innymi wątkami, czyli atrybutami tej postaci, tak jak mówiłem wcześniej, wówczas ta postać będzie o wiele bardziej ciekawa, będzie bardziej zapamiętywalna i można będzie ją łatwiej rozróżnić na tle pozostałych. Jeżeli mowa o atrybutach, to warto by było, żeby same atrybuty w sobie były dość ciekawe i też opowiadały jakąś historię. Zwróćcie uwagę na to. Mamy tutaj po lewej stronie taki blaster. On jest bardzo zużyty, po niektóre elementy są połamane, powiązane taśmą klejącą i tak naprawdę widać, że osoba, która używa tego blastera nie za bardzo o niego dba. Sam ten blaster mówi już o swoim użytkowniku, jak i o sobie. I jeżeli kto. Podeszłam, że ta osoba, która jest właścicielem tego blastera, jest takim brudasem. Jeżeli ten blaster byłby czyściutki, pachnący, wygładzony, wyszlifowany, to zupełnie inaczej odbieramy postać, która się nim posługuje. W środku mamy taki topór jednoręczny. Słuchajcie, zwykła siekiera, można by powiedzieć, ale zaopatrzyliśmy jej żeleśce w runy, które. Powodują, że ostrze nie stępić tak szybko. Poza tym, poniżej na stylisku jest taka runa wzmocnienia, dzięki temu stylisko nie pęknie. Poza tym mamy rękojeść wiązaną skórą, owiniętą skórą, i na dole taki, takie ucho, żeby topór móc gdzieś powiesić. Zwróćcie uwagę: niby zwykły przedmiot, prosta siekiera, ale jak dużo można w niej opowiedzieć fajnej historii, jak dużo tak naprawdę informacji o świecie, w którym ten przedmiot funkcjonuje. Po prawej stronie mamy taką włócznię, ale nie jest to zwykła włócznia. Ona jest, ona jest wyposażona w różne ozdoby, w różne amulety, dzięki czemu stała się elementem takim ciekawym i interesującym. Mówię tutaj o tym, żeby wytłumaczyć Wam, jakby to, że w samych atrybutach także powinna być ciekawa historia, ciekawy storytelling. Zbliżamy się już do końca tych przykładów. Chciałbym Wam tutaj jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, o której już napomknąłem. Mianowicie, mamy tutaj trzy opowieści, trzy postaci, które są na temat strzelca. Po lewej stronie mamy goblina łucznika. Nuda. Nic ciekawego się nie dzieje. Mamy jakiegoś skwaszonego stworka, który ma łuk, strzały, i nic ciekawego. Jest z nim mało storytellingu, i tak naprawdę sama realizacja jest bardzo oklepana. Po prawej stronie Przejdźmy przez ten środkowy. Po prawej stronie mamy takiego dziwnego stwora, który jest bez ręki, naciąga cięciwe swojej broni pyskiem, później ją wypuszcza, on, cięciwa uderza w ten e, różowy przycisk i z broni jest, e, wystrzeliwany jest taki chmurny pocisk. No, to już jest o wiele ciekawsze, ale jest to tak przekombinowane, że ciężko uwierzyć w taką postać. Natomiast ta... Ten niedziołek po środku jest dość interesujący, bo ma taki fajny łuk z magazynkiem 12 strzał. Dzięki temu może bardzo szybko strzelać, jego szybkostrzelność będzie niesamowita. Z celnością może być trochę gorzej, ale jednak szybkostrzelność będzie na pewno o wiele, wiele wyższa niż jakiegoś zdolnego ucznika. I patrzcie, tutaj jest taki balans między tym, co nowe i znane, a między tym, co, przepraszam, między tym, co znane, a między tym, co nowe. Ten, ten goblin ucznik to jest coś, co znamy wszyscy jest to oklepane. Ten stwór bez ręki to jest coś zupełnie nowego, a ten ziołek z łukiem, z magazynkiem, jest tak trochę po środku. Więc, jeżeli mamy jakieś elementy, które dobrze znamy, są dobrze opatrzone i widz często miał z nimi kontakt, po drugiej stronie osi mamy coś zupełnie nowego, coś kompletnie odjechanego i zupełnie niewyobrażalnego. Więc najlepiej w tym miejscu zacząć opowiadać naszą historię. Czyli nie będziemy tak zupełnie w tym, co jest kojarzone przez ludzi, ale nie będziemy też zupełnie w tym, co jest odjechane i supernowe. Niech to będzie tak mniej więcej blisko środka. Wtedy taka postać czy też atrybut będą miały dużo historii. Którą widz kojarzy, ale jednak będzie tam dodanych sporo nowych rzeczy, które zaskoczą widza, dzięki którym, dzięki którym widz zapamięta tę postać na dłużej i będzie ona ciekawa i bardziej przekonywująca. Teraz troszeczkę takich teoretycznych rzeczy. Mianowicie, jak tworzyć tą historię postaci, żeby była ciekawa i wiarygodna. Wiele elementów wpływa na ten storytelling. Czyli pochodzenie, zainteresowania, wiara to wszystko, co macie tutaj napisane po lewej stronie lęki, obawy, profesja, osobowość to wpływa na historię, to kształtuje tą historię postaci. Tych elementów może być więcej, ale jeżeli zastosujecie te, które są tu wymienione, to już będzie bardzo dobrze, bo inaczej byłoby bez tego to byłoby raczej tak jak na tym przykładzie postaci bez historii. Natomiast wiemy też, bo powiedzieliśmy sobie o tym, że to. Atrybuty są nośnikami danej historii. To wszystko wpływa na wygląd naszej postaci i jej cechy szczególne. Także. To historia jest nadrzędna w projektowaniu postaci. Oczywiście liczy się też warsztat waszej umiejętności, malowania i sposób, w jaki to przedstawicie, jednak jeżeli tej historii nie będzie, będzie bardzo źle, ta historia wpływa również na osobowość postaci. Ale właśnie o tym chciałem powiedzieć teraz. Słuchajcie, przejdźmy na te dwa diagramy po prawej stronie. Najpierw zacznijmy od tego górnego. Jak patrzymy na jakąś postać, to nie musi być postać w grze, w filmie czy na obrazie. To może być osoba, którą mijamy na ulicy. Najpierw nasz umysł rejestruje ogólną sylwetkę tej postaci. Czy to kobieta, czy mężczyzna, czy zbudowany tak, czy tak, czy szczupły, czy wysoki, czy niski itd. Później zwracamy uwagę na atrybuty i jej, jej ekwipunek. Czyli to, co ma przy sobie, co trzyma w ręku, w co jest ubrana, co generalnie ma na sobie, jakie przedmioty są z nią związane. Później na podstawie tego domniemujemy jej cechy i umiejętności, czyli co potrafi robić, jak dobrze to robić, czy, czym się zajmuje. Natomiast ostatnim, krok, ostatnim krokiem dostrzegania tej postaci jest wywnioskowanie, jaką ona ma osobowość. Dostrzegamy to poprzez wszystkie te elementy, o których mówiłem wcześniej, czyli ogólną sylwetkę, atrybuty, cechy itd. Osobowość jest bardzo ważna, jeżeli wynika z konceptu. Jeżeli patrzymy na jakąś postać, tak jak pamiętacie, na początku pokazywałem na przykład tego topornika, który, który lubi, lubi robotę prostą i niekoniecznie przyjemną. Z niego biła ta osobowość. Była tak mocno zakorzeniona w jego historii, że bez problemu ją czytaliśmy. Natomiast, jeżeli projektujemy postać, musimy y, zrobić odwrotnie czyli przejdźmy teraz do tego diagramu po, na dole po prawej stronie. Najpierw wymyślamy osobowość danej postaci, czyli to jaka jest, co lubi, jaki ma charakter itd. Później wyposażamy ją w pewne cechy i umiejętności. Następnie obdarowujemy ją atrybutami i całym różnym ekwipunkiem, które opowiadają właśnie tą historię, ten storytelling. A później planujemy jej ogólną sylwetkę. Wielu początkujących koncept artystów, jeżeli ma do zaprojektowania jakąś postać, na przykład czarodzieja, robi to od szkicu. Tak naprawdę wcale nie powinno zaczynać się od szkicu. Szkic jest dopiero na którymś tam miejscu po kolei. Jest wiele różnych sposobów na to, jak zacząć w ogóle projektowanie postaci. O tych sposobach mówimy właśnie na naszym kursie. Tak naprawdę ten kurs jest bardzo mocno nastawiony na takie zawodowe umiejętności. I to, jak opowiadać historię w projektowaniu naszych postaci, czy też atrybutów, czy potworów, czy środowiska, to jest kluczowa umiejętność dobrego koncepciarza. Teraz chciałbym Wam pokazać krótki filmik. Ten filmik jest wyjęty z naszego kursu. To jest taki maluteńki fragmencik. Film jest przyspieszony i trwa 3 minuty z kawałkiem. Niemniej jednak, na nim już widać też podejście do tego visual storytellingu, o którym mówiłem. Zadaniem było zaprojektowanie takiego zmutowanego potwora, który kiedyś był człowiekiem, ale szalony naukowiec poddał go różnym mutacjom. Tutaj kilkanaście miniaturek, które powstały, to jest już początek szukania tej historii. Nawet jeżeli taka niewyraźna, mała plama e, nie opowiada historii, wówczas e, tej historii nie będzie. Taki prosty, szybki, czarny szkic powinien już przekazywać ideę. Wtedy jesteśmy spokojni. Później przechodzimy do takiej fazy, kiedy detalizujemy ten szkic, czyli tak naprawdę zaczynamy pracować nad wątkami tej opowieści. Jeżeli macki, to jakie? Czy, tak jest, czy każda taka sama, czy wszystkie inne, czy różniące się od siebie? Jeżeli przyszyta łapa goryla jako lewa ręka, to czy wielka, czy mała, jak ona będzie umiejscowiona? Jeżeli łapy, to dajmy może takie łapy szczura i ogon, i szczurzy ogon. Wówczas jest ta historia ciekawsza. Zwróćcie uwagę na to, że łeb tej postaci też jest taki trochę szczurzy. Teraz tak naprawdę podczas takiego szkicu. Dokładnie opowiadamy tą historię. Nie wchodzimy jeszcze tutaj w kolor czy w taki dokładny rendering, tylko jest to, taki czyst, jest to taka forma czystego szkicu. I tak, na, I tak jak mówiłem, jeżeli taka prosta plama, szkic taki z plamy sprzedaje ideę, to jest już bardzo dobrze. Natomiast tutaj podczas tego szkicowania mamy czas na to, żeby troszeczkę bardziej pobawić się w tego bajarza, w gawędziarza, żeby opowiedzieć tę historię. I nie dawajcie sobie wmówić, że tak naprawdę rendering postaci to jest wszystko. Wszystko można wyciągnąć, wszystko można opowiedzieć podczas takiego kolorowego malowania tej postaci. Otóż nie. Taki szkic musi już opowiadać historię w całości. Dodanie kolorów, efektów, tekstur i tak dalej to jest tylko pogłębienie tego storytellingu. Natomiast całą całą opowieść musimy zawrzeć za pomocą takiego, zawrzeć w takim niewielkim szkicu, który nie jest jeszcze jakąś finalną wersją oczywiście, ale pokazywać, możemy pokazać taki szkic art directorowi, albo Lidowi koncept artystów albo game designerowi i już jest o czym porozmawiać. Można tak naprawdę uzyskać jakiś feedback okej, okay, wybieram tą wersję, ale połączmy tą z drugą wersją i czwartą. Dajemy łapy takie, a, a macki takie. Niech to będzie już coś takiego, na podstawie czego będzie można faktycznie o tej historii porozmawiać. I tak jak mówiłem, odbiorca odczyta 50-60% tej opowieści, ale my ją znamy w całości. Wiemy, jak ona powinna przebiegać, na czym polegają poszczególne wątki, jak ze sobą współgrają. Ważne, żeby ta postać była zbalansowana, żeby rozkład atrybutów i elementów na całej postaci był w miarę równy. Oczywiście jest kontrast designu, o którym mówiłem, że niektóre elementy są prostsze, inne bardziej skomplikowane. Niemniej jednak to wszystko jest takie spójne i dobrze zbalansowane. To tyle, jeżeli chodzi o nasz filmik. Teraz chciałbym wam dać kilka takich inspiracji. To są lektury. Pierwsza z nich to Sen czarownika fabularny podręcznik koncept artu. To jest książka, którą ja napisałem kilka lat temu, bodajże cztery. To jest bardzo dobry moment. To jest, ta lektura tej książki to jest bardzo dobry moment na to, żeby wejść w świat koncept Artu. Tam są różne projekty, omawiamy projektowanie postaci, potworów i różnych innych rzeczy. Otóż, gdzie tą książkę można dostać, to jest dobre pytanie, które pani Maja zadała. Nie wiem, czy jest jeszcze gdzieś do kupienia. Na pewno yy, można ją zdobyć w jakichś księgarniach internetowych, ale niestety nie wiem, yy, w jakich. Jeżeli ktoś chciałby bardzo ją nabyć, to ja mam jeszcze 10 sztuk, które mogę odsprzedać. Więc skontaktujcie się ze mną. Możecie napisać do mnie na obrazu.pl i ja wtedy, się, ja wtedy na pewno Wam odpiszę. Druga z tych książek to jest The Skillful Huntsman pod egidą Scotta Robertsona. Kilku artystów z Dalekiego Wschodu realizuje projekty. Eee, robi postaci do jednej z baśni o tytułowym łowcy. Tak naprawdę jest tam fa pokazana fajna droga projektowania postaci od takich szybkich szkiców albo w postaci plamy, albo w postaci linearnej przez dokładniejszy szkic do renderingu, na renderingu kończąc. I tak naprawdę jest to piękna opowieść o tym, jak opowiadać historię postaci. Polecam tą książkę, ona jest już dość stara, niemniej jednak wiedza w nie, z, niej, w nie, z niej jest bardzo aktualna. Te dwie pierwsze książki opowiadają stricte o konceptarcie. Natomiast te dwie pozycje ostatnie to pozycje o opowiadaniu historii w ogóle. Pixar Storytelling to jest książka, w której przybliżone są kulisy opowiadania historii na podstawie filmów Pixara. Wiadomo, że Pixar w opowiadaniu historii jest wybitnym mistrzem. Warto, pole... Warto ją przeczytać. To jest taka mała książeczka, można ją bez problemu chyba jeszcze kupić. Przynajmniej ostatnio widziałem gdzieś na jakichś aukcjach, czy w księgarniach internetowych, już nie pamiętam. I jest tam bardzo przekrojowo opisane, jak podejść w ogóle do konstruowania historii, jak, jak taką historię zacząć tworzyć, jakie poszczególne kroki powinniśmy przejść, i tak dalej. Natomiast czwarta pozycja to jest taki jednostronicowy dokument, który bez problemu można znaleźć w sieci. To jest, 20, to jest 22 zasady yy, opowiadania historii w ogóle Pixara. Tutaj są bardzo fajne wskazówki, jak młody, młodzi twórcy, opowiadacze historii, bajarze, czyli też koncept artyści, powinni, to są wskazówki, które powinni sobie przyswoić. Dobrze, to koniec części merytorycznej. Chciałbym teraz kilka słów opowiedzieć o kursie, na który chciałbym Was zaprosić. Niemniej jednak przerwiemy to chwilą rozmowy z naszym gościem wywołuje Jakuba Kaktusa-Balewicza. Jakub, jesteś z nami? Odezwij się. Halo, witam. Czy mnie słychać? Witam. Jakub prowadzi ze mną i z jeszcze jedną artystką właśnie ten kurs. Jakub, opowiedz o sobie kilka zdań. Jestem Jakub Balewicz, ale artystycznie można mnie bardziej znać jako Jakub Kaktus. Obecnie jestem art w Enjoy Studio i Long Term Games. Grafiką i konceptartem zajmuję się już też od ponad 10 lat. I większość czasu byłem jako freelancer, natomiast ostatnio właśnie bardziej takie stacjonarne stanowisko. I to tyle tak ogólnie. Okej, okay. a powiedz Jakub, na czym polega Twoja praca? Co robisz na co dzień? Na co dzień nadal dość sporo zajmuję się rysowaniem, tworzeniem konceptów, ale też finalnych ilustracji. Albo różnych innych elementów związanych z grami. Natomiast ważną też częścią jest to, że mam zespół osób, które pracują u nas i sprawdzam ich pracę, konsultuję, razem szukamy jakichś ciekawych rozwiązań i staram się pilnować, żeby kierunek w grze czy w projekcie, jaki mamy, cały czas się trzymał spójnie i nie odchodził za daleko ani w stylu graficznym, ani w idei. No tak, więc można powiedzieć, że z takim doświadczeniem i z tym, czym się zajmujesz, no na pewno znasz się na rzeczy, jeżeli chodzi o koncept Art i Digital Painting. Mam nadzieję, że tak. No mam mam cały czas zlecenia, dostałem to zaufanie, że jestem na tym stanowisku, na którym jestem i ogólnie dość pozytywnie dostaję opinia na temat mojej pracy. Kurs jest przede wszystkim dla amatorów albo na takim bardziej podstawowym poziomie. Zachaczamy oczywiście o jakieś takie dokładniejsze tematy troszkę dalej. Natomiast jest to dla osób, które są zainteresowane pracą jako koncept artysta albo w branży gier, ponieważ tutaj można również zajmować się ilustracjami, robić elementy interfejsu. Natomiast głównie tutaj będzie o tworzeniu, za część, w której ja jestem, to tworzenie konceptów postaci, potworów, zastanawianie się nad tworzeniem tłumów, ponieważ nie tylko mamy główne postacie, które są ważne, ale też takie, takie NPC, takie postacie, które są dodatkowe w tle. Oprócz tego będzie trochę o kompozycji, jakieś takie podstawowe elementy związane z, z bryłami, ze światłocieniem. Taki ogólnie kierunek po prostu. Takie wprowadzenie do tego, jak to wygląda, czym się można zajmować i na co zwrócić uwagę. OK, a w drugiej części kursu, którą robiłem z artystką Kilą Zamaną, to jest taka artystka podróżniczka, przechodzimy jeszcze przez tematy projektowania środowiska i maszyn. Więc jest to taki kurs kompleksowy, który dodatkowo pogłębiony, który bardzo mocno pokazuje przekrój. Zadań, z którymi koncept artysta powinien, z, z którymi koncept artysta ma do czynienia w firmie, która tworzy, tw która tworzy gry. Bardzo skupiliśmy się mocno na takich um, zawodowych umiejętnościach. Um, takich praktycznych. Oczywiście jest tam trochę wiedzy, którą później przekuwamy w ćwiczenia praktyczne. Niemniej jednak, kurs jest skierowany do tych, którzy chcieliby związać swoją ścieżkę kariery z game devem. W Polsce jest bardzo dużo firm, które zatrudniają koncept artystów. Nie znam dokładnej liczby, ale. Kiedyś czytałem, że jest ponad 400 studiów game w Polsce, no i każdy z nich zatrudnia, więc tak naprawdę pole jest dosyć szerokie. No jednak, żeby być koncepciarzem trzeba naprawdę dużo wiedzieć i sporo potrafić. Jakub, dziękuję Ci serdecznie, jesteśmy w kontakcie. Pozostań z nami jeszcze do końca, bo być może uczestnicy naszego webinaru będą mieli do Ciebie jakieś pytania. Tak, zostanę. Ja tutaj tylko chciał od razu odpowiedzieć na to pytanie, które tutaj się pojawiło odnośnie programu, że my przede wszystkim będziemy korzystać z Photoshopa podczas kursu. Natomiast nie jest to obowiązkowe, oczywiście, jak ktoś ma ProCreate albo jakiś inny program, z którym się lepiej zna, to również może za nami podążać. Tak naprawdę wystarczy też ołówek i kartka. No ale przez to, że ja pracuję w Photoshopie, jest to takie dość uniwersalne dzisiaj narzędzie, to przede wszystkim skupiamy się na nim i na niektórych rzeczach z tym związanych. Tak jest. Dziękuję jeszcze raz Jakub, zostań z nami. No i jeżeli chodzi o naszą krótką pogawędkę, to tyle. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nasz kurs, to jest on dostępny pod adresem www.conceptartmaster.pl. Tutaj można się zapisać. To jest landing page specjalnie dedykowany do tego celu. Kurs zaczyna się 25 kwietnia, trwa 9 tygodni. Podczas niego zrobimy dużo różnych rzeczy. Przejdziemy przez projektowanie postaci, potworów, środowiska czy maszyn. Tak naprawdę warto, żebyście zapoznali się z tym landing page'em, bo jest on dość ciekawie skonstruowany i dosyć wyczerpująco opisuje ten nasz kurs. Ja przejdę może teraz szybko do programu. Mianowicie zaczynamy od tego, że stworzymy mapę myśli, później dostaniecie opis świata, będziemy szkicować postać, później blendować, przejdziemy do renderingu. W drugim tygodniu jest, ten, jest właśnie pogłębiony ten rendering postaci. Trzeci tydzień to projektowanie potworów. Powiemy, jak się do tego zabrać, od czego zacząć, i następne kroki, przez co przejść. Czwarty tydzień to jest już gotowy rendering tego potwora, on trwa bardzo długo, bo tak naprawdę jest to dość długi proces. Tydzień piąty to jest taki zaawansowany koncept art, na którym będziemy rozrysowali rzuty orto, będziemy tworzyli edytor postaci i kolejne projekty. Tydzień szósty to jest kontynuacja tego konceptu artu zaawansowanego, na których będziemy robili rzuty izometryczne, interakcje z potworem i także nie zabraknie innych rzeczy. Siódmy tydzień to jest projektowanie środowiska. Zaczniemy od specjalnych technik, które wymyśliliśmy właśnie na potrzeby tego kursu, żeby to projektowanie środowiska nie przytłaczało i nie było czymś, co przeraża, tylko sprawiało frajdę. E, ósmy tydzień to będzie kolorowanie i rendering naszego, naszej lokacji wybranej. E, ostatni tydzień, dziewiąty, to będzie projektowanie maszyn. Również powiemy i pokażemy krok po kroku, jak się do tego zabrać, od czego zacząć i przez co należy przejść, żeby taka maszyna wyglądała wspaniale i była bardzo ciekawa i też miała w sobie dużo storytellingu co najważniejsze. Szanowni Państwo, e, cena tego kursu Regularna to. Oj, przepraszam. To 990 zł. Za całość. Kurs trwa 9 tygodni. Natomiast do końca marca z okazji dziesięciolecia potęgi obrazu jest specjalna zniżka, która wynosi 790 zł. I teraz zapisać można się już od razu. E, będziemy te zapisy przyjmowali. Mamy ograniczoną ilość miejsc. Tak naprawdę, dlaczego ta ilość miejsc jest ograniczona? Mianowicie dlatego, że my wkładamy dużo pracy w ten kurs i nie będziemy w stanie e, i nie będziemy w stanie. Um, Omówić każdej pracy, każdego kursanta. Niemniej jednak będziemy dawali feedback. Będą takie e, trzy kanały komunikacji. Pierwszy z nich to cotygodniowy live z artystą prowadzącym, na którym będzie on odpowiadał na m, pytania, będzie, będzie m, komentował wybrane prace, czy też się poprawiał. Omówimy sobie najczęściej powtarzane błędy. I jak sobie z nimi radzić i jak je poprawić. Druga forma komunikacji to będzie platforma kursu, na której będziecie oddawali y, projekty, które będziemy zadawać. Natomiast trzecia forma to jest. Y specjalnie dedykowany do tego celu serwer na Discordzie, gdzie będziecie mogli wrzucać swoje prace, nawzajem sobie komentować, ucząc się sami od siebie. My oczywiście też jako prowadzący będziemy się włączać do tych dyskusji i też będziemy y, codziennie analizować wasze prace. Więc tak naprawdę będziecie dostawali bardzo dużo feedbacku na temat tego, co tworzycie. I to jest przewagą takiego kursu nad takimi tutorialami, które można obejrzeć na YouTubie, które nie, nie mówię, że są złe, bo oczywiście bardzo dużo warto Wartościowej wiedzy można tam dostać, tylko że podczas takiego interaktywnego kursu, jak nasz, dostajecie od razu feedback na temat tego, co robicie. A uważam, że to jest bardzo wartościowe. Ktoś tutaj pytał, czy te live y będą w poniedziałki. Otóż te live y będą w czwartki. Będą zaczynały się o godzinie 18.30 i potrwają tak około godziny, może troszeczkę dłużej. Słuchajcie, Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o powiedzenie. O naszym kursie i o tym, czy visual storytelling jest potrzebny. Właśnie nie odpowiedziałem na pytanie, komu jest on potrzebny. Otóż tak naprawdę visual storytelling jest yy, niezbędną umiejętnością dla każdej osoby, która zajmuje się obrazem. Czy to jesteśmy koncept artystą, czy to rysownikiem, czy to malarzem, czy to animatorem, yy, czy to jeszcze jakąś inną osobą, czy rzeźbiarzem. Lub inną osobą, która, za, która pracuje z obrazem w ogóle. Tak naprawdę opowiadanie historii jest niezmiernie ważne w konceptarcie. To jest właściwie jedna z wielu, jedna z głównych jego zadań. Ehm, dobrze, szanowni Państwo, na koniec mam dla Was bonus. Bo tak rozmawiamy sobie o tym konceptarcie, o opowiadaniu historii, o projektowaniu postaci, o tym wszystkim. Chciałbym Wam przybliżyć w ogóle troszeczkę. E, taki wizerunek koncept artysty, który pracuje już w grach. E, zaprosiłem kolejnego gościa, jest to Andrzej Graniak, prywatnie mój brat, a od, trzech lat, od prawie trzech lat pracuje w Image Power jako Senior Concept Artist. Andrzej jesteś? Odezwij się. Witam Was, jestem. Czy mnie słychać? Tak, słychać dobrze. E, dzięki serdeczne za przybycie. Andrzej, powiedz mi powiedz na początku kilka słów o sobie. Cześć wszystkim jeszcze raz. Tak jak już mnie zapowiedziałeś, jesteśmy braćmi, na samym początku w ogóle powstawania podęgi obrazu tworzyliśmy ten, ten kurs wspólnie. Później nasze drogi się troszeczkę rozeszły. Aczkolwiek ja w dalszym ciągu, od już nie wiem ilu lat pracuję jako koncept artysta. W tej chwili pracuję właśnie jako senior w studiu Image Power. Jeśli ktoś śledzi rynek gier i zaglądał na przykład na ostatnio na Steam Next Festival, to zapewne mógł się spotkać z naszą grą Creature Lab która cieszyła się sporym, sporym powodzeniem, z którą wiążemy no dosyć spore, spore nadzieje. Okej. Okay. Wiem, że ostatnio był przeprowadzony w Image Power proces rekrutacji na koncept artystę i takiego grafika 2D. Wiem też, że ty byłeś osobą decyzyjną w tym procesie rekrutacji. Opowiedz trochę o tym, na co zwracałeś uwagę, przeglądając aplikacje kandydatów. No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo wydawać by się mogło, że na rynku jest bardzo dużo artystów, którzy szukają pracy, wpłynęło bardzo dużo aplikacji do nas, no niemniej jednak sprawiło to nam dosyć spory problem wyłonienie jednej osoby, która zasiliłaby nasze, nasze studio. Wyłoniliśmy kilka osób z takiego pierwszego przesiewu do zrobienia prac testowych. No i na przykład ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, były osoby, które na przykład pisały, że no zrobiły tylko część pracy testowej, bo na resztę nie miały czasu. No to to już się jest jakby zachodzi pytanie, czy w takim razie taka osoba miałaby czas w ogóle, żeby podjąć pracę. Bardzo często, właśnie takie mało, mało poważne podejście do, do, do zadań testowych się niestety zdarzało. Czyli, żeby takie zadanie testowe wykonać, trzeba się naprawdę solidnie przyłożyć? Znaczy, no przede wszystkim trzeba, trzeba chcieć, to, chcieć, chcieć to zrobić. Nasze zadanie testowe składało się jakby z dwóch, a de facto trzech elementów. Jednym z elemen pierwszym elementem było zaprojektowanie logo do takiej domniemanej gry. Drugim elementem było zaprojektowanie z użyciem właśnie tego logo artworku, czyli takiej ilustracji, głównej ilustracji, która będzie prezentowała grę, czyli jakby byśmy mogli powiedzieć, okładki do tej gry. I trzecim elementem, było zaprojektowanie na podstawie dostarczonej przez nas mapy elementów UI. Były pewne zagadnienia, które powinny się w tym UI znaleźć, no i należało po prostu stworzyć, stworzyć do tej domniemanej gry elementy UI, które by fajnie wyglądały. No i niestety, bardzo duży problem okazało się, że stwarza, stwarzają właśnie elementy UI że te rzeczy, które zostały nam przedstawione, były mało ciekawe, mało interesujące, bez pomysłu. Niekiedy odnosiłem wrażenie, że osoby, które brały się za, no, którym zleciliśmy, które poprosiliśmy o zrobienie tych, tych prac testowych, że w ogóle nie bardzo wiedziały, o co, o co w tym może chodzić. Tutaj warto nadmienić, że u nas Vimage Power, taki koncept artysta czy też grafik 2D robi wszystko, zarówno koncepty jak i promo arty, a także UI czy identyfikację wizualną, więc to podsumowanie prowadzi do mojego kolejnego pytania do ciebie Andrzej. Czy tak naprawdę lepiej się wyspecjalizować w jednej rzeczy, w jakiejś jednej stylistyce na przykład, czy bardzo potrzebne na rynku pracy jest to, żeby być wszechstronnym? No, trudno, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo z jednej strony, na przykład są firmy, które poszukują do konkretnych projektów osób o bardzo konkretnych umiejętnościach, o bardzo konkretnym stylu? Artystycznego wyrazu, tak? Czyli na przykład poszukuje się osób, które świetnie się będą posługiwały w takim kartonowym stylu. Tudzież poszukuje się osób, które będą w takim superrealistycznym stylu się wspaniale poruszały albo w, takim stricte, w takich stricte mangowych realizacjach. Jeśli na pewno szanse nasze się zwiększają, jeśli w kilku stylach jesteśmy. Fajnie się czujemy jesteśmy jakby w stanie przeskakiwać. aczkolwiek z drugiej strony to też może być, może być też i z kolei wadą, bo można odnieść wrażenie, że ktoś jakby nie, do, nie jest jeszcze zdefiniowany, co chciałby robić. Trudno jest mi na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno warto poszukiwać i warto starać się w różnych stylach realizować swoje, swoje prace, ale jednak. Chyba, wydaje mi się, że należałoby gdzieś tam szukać swojego własnego języka i wtedy e, takie rzeczy mogą być ciekawsze. No właśnie, czyli można by powiedzieć, że taki dobry koncept artysta powinien być jakiś. Na pewno nie powinien być nijaki. E, I tutaj kolej, rodzi się kolejne pytanie: e, jaki ten koncept artysta powinien być tak naprawdę? Jakie cechy e, powinien posiadać? Kiedyś pamiętam, jak mieliśmy takie spotkanie z publicznością bodajże w Krakowie, gdzie prezentowaliśmy na żywo to, co, to o czym Ci opowiadałeś, i po spotkaniu podszedł, podszedł taki młody człowiek do mnie, kiedy ja rysowałem jedną z postaci wymyśloną przez publiczność. I podszedł i zadał takie pytanie, czy koncept artysta to chyba powinien znać się dobrze na broni. Ja, ja mu odpowiedziałem, że koncept artysta to się powinien znać dobrze na wszystkim, bo dzisiaj projektuje na przykład wojownika, a jutro będzie projektował kombajn, a pojutrze będzie projektował na przykład stół, stół operacyjny do szpitala. Także. Ogólna wiedza o, o świecie, o przedmiotach jest bardzo, bardzo potrzebna, jak również taka umiejętność dostrzegania pewnych elementów, które tworzą rzeczy charakterystyczne, które definiują rzeczy. Na przykład, ja ostatnio odkryłem, że bardzo ciekawym elementem przy niektórych urządzeniach jest coś takiego jak tabliczki znamionowe, które bardzo fajnie dodają takiego sznytu tym urządzeniom, bardzo fajnie też je określają można takimi drobiazgami przy, przy takich mechanicznych urządzeniach też fajnie się bawić także warto obserwować świat i mieć coś takiego w głowie jak taką byśmy to nazwali bibliotekę wizualną tak żeby czerpać z tego z tej własnej biblioteki sporo zasobów żeby kiedy pojawia się zadanie, nie od, otwierać się najpierw Google'a i szukać y, jakichś y, inspiracji, podpowiedzi, tylko pogrzebać we własnej głowie, co tam, y, co tam siedzi i dopiero jeśli już mamy mniej więcej y, wymyślony kierunek, to dopiero wtedy można byłoby szukać y, inspiracji, no bo wiadomo, że nie każdy będzie wiedział dokładnie, jak wygląda y, choćby jakaś tam Maszyna rolnicza, snopowiązałka, i tak dalej, jak te wszystkie elementy działają, żeby, żeby móc to właściwie zaprojektować. No tak, czyli tak naprawdę szeroka wiedza ogólna, na pewno też dobry warsztat, duża wyobraźnia, to wszystko jest jasne, ale przyjmijmy, że jestem takim początkującym rysownikiem, który marzy o tym, żeby zostać koncept artystą i pracować w game devie. Czego powinienem się w takim razie uczyć? Tutaj, właśnie, też bardzo istotną rzecz powiedziałeś przed chwileczką, że kwestia warsztatu. Jeśli chcemy przedstawić coś, co będzie wiarygodne, no to musimy potrafić to narysować, potrafić to zwizualizować. Jeśli nasz warsztat nie będzie dostatecznie czytelny przez innych, a tak jak tutaj wcześniej powiedziałeś, że w zasadzie historie, które opowiadamy w naszych obrazach, są w 50-60% czytelne przez odbiorców. To teraz proszę sobie wyobrazić, jeśli nasze umiejętności warsztatowe nie są na jakimś tam w miarę dobrym poziomie, to z tego jeszcze trzeba odjąć te 50%, to co w tym momencie zostaje. Dlatego szlifowanie warsztatu jest bardzo, bardzo ważnym elementem. Oczywiście, przy projektowaniu postaci, potworów, wszelkiego rodzaju istot, to kwestia anatomii jak najbardziej tutaj trzeba dosyć no, swobodnie się poruszać w tych, w tych przestrzeniach. Jeśli chodzi o kwestie projektowania, projektowania maszyn i urządzeń, no to jakaś taka elementarna wiedza techniczna również bardzo jest potrzebna. Czyli no te zagadnienia są, jest bardzo, bardzo dużo, które wypadałoby poznać, albo można po prostu, ale to już chyba wymaga dosyć takiej zmyślnej, tak mi się wydaje, zmyślnej inteligencji i takiego zmyślnego podejścia, żeby w taki sposób, Rysować, by dało się widza oszukać, albo tak go zaczarować, że te rzeczy by były wiarygodne i by naprawdę działały. To wydaje mi się dosyć, dosyć trudnym na początek elementem, ale, ale czemu nie? Może, może ktoś rzeczywiście ma taką, taką umiejętność i będzie w stanie tak zaczarować swoim obrazem, żeby, żeby widz uwierzył, że te elementy będą, będą działały. Tutaj od razu nasuwa mi się taka sugestia, że warto wtedy zwracać uwagę na przykład na szczegóły, bo przy dużej ilości szczegółów można wiele elementów gdzieś tam troszkę zaczarować. Czasami nawet ukryć pewne niedoskonałości taką rozbudowaną, rozbudowaną masą szczegółów. Ale to, to już są takie elementy, o których zapewne będziesz opowiadał na kursie, bo to na ten temat można by mówić bardzo, bardzo dużo. No tak, czyli y, podnoszenie warsztatu, czyli digital paintingu to jest y, bardzo ważne, ale nie jest to wszystko. Na pewno warto też potrafić opowiadać historię, czyli snuć właśnie ten visual storytelling, y, znać się na wielu różnych rzeczach i być takim ogólnie dosyć wszechstronnie zainteresowanym różnymi rzeczami. Można by powiedzieć, że koncept artyści y, tacy powinni być. Dobra, dziękuję ci serdecznie, Andrzej, za tą krótką pogawędkę. Zostań jeszcze z nami do końca, bo teraz otwieramy właśnie sesję pytań i odpowiedzi. Być może ktoś będzie chciał Cię o coś zapytać. Jasne, nie ma problemu, jestem do Waszej dyspozycji. Szanowni Państwo, tutaj na czacie widziałem, że coś nie działają płatności. Oczywiście za chwilę to zostanie naprawione. I wszystko będzie już funkcjonowało. Ja odpowiem na pytanie, które tutaj się pojawiło: czy trzeba potrafić rysować i znać podstawy Photoshopa, żeby brać udział w kursie? Owszem, tak. To jest taki warunek konieczny. Trzeba mieć podstawy rysunku i podstawy obsługi Photoshopa. Bez tego po prostu dana osoba będzie się bardzo męczyła podczas kursu i będzie walczyła z tym, że tego nie wie po prostu to jest taki warunek konieczny, można powiedzieć. Słuchajcie, zachęcam Was do zadawania pytań, czy to na czacie, ja będę teraz na niego patrzył akurat, czy to mówiąc na głos, co chcielibyście się jeszcze dowiedzieć o, czy to o opowiadaniu historii za pomocą obrazu, czy to o pracy przy grach, o koncept arcie w ogóle, czy też o naszym kursie. Zachęcam Was śmiało do zadawania pytań. Pan Mariusz napisał: co to są podstawy rysunku, na jakim etapie te podstawy powinny być? Hmm, to jest pytanie, na które dość ciężko jest odpowiedzieć. Hmm, mianowicie hmm, warto, żeby mieć za sobą kilka zrealizowanych projektów. I to nie mówię o, na przykład, przerysowaniu portretu ze zdjęcia, chociaż też jest to bardzo dobre ćwiczenie. Ale żeby mieć już zaprojektowanych kilka postaci, jakieś fajne przedmioty, żeby generalnie nie męczyć się w digital paintingu, żeby móc w miarę swobodnie pracować na tablecie. To są takie umiejętności rysunku, które trzeba mieć, więc to nie jest jakiś taki bardzo wysoki poziom rysunkowy, który trzeba mieć. Niemniej jednak trzeba się swobodnie poruszać w Photoshopie i na tablecie i swobodnie rysować, żeby móc przystąpić do tego kursu. Jaki trzeba mieć sprzęt na początku? Ktoś pyta. Otóż na pewno trzeba mieć Photoshopa i na pewno trzeba mieć tablet graficzny. Jaki to będzie tablet, to jest właściwie obojętnie. My rekomendujemy Wacomy, bo są to tablety dość dobre i sprawdzane przez nas wielokrotnie, ale jeżeli ktoś będzie miał sprzęt innej firmy, to tak naprawdę też będzie dobrze. Już momencik odpowiadam na pytania, co powinno znaleźć się w dobrym portfolio koncepciarza, żeby mógł dobrze się zaprezentować jakiemu studiu, jakie najpierw w ogóle portfolio zaprezentować? To jest pytanie złożone, i my podczas kursu będziemy tłumaczyć, jak portfolio powinno być skonstruowane, jak powinno, być, jak powinno wyglądać, jak nie powinno wyglądać. I tak naprawdę. Yy, powiem wprost, żeby odpowiedzieć jednak na to pytanie. Na pewno w portfolio powinno być yy, przekrojowo sporo rzeczy. Nie same postacie albo nie same potwory, tylko i postacie, i potwory, i środowisko, i maszyny. Tak, żeby yy, Odbiorca, czy też przyszły pracodawca zobaczył, że jesteście wszechstronni, że dobrze myślicie pod względem designu i opowiadania historii i że potraficie takie rzeczy robić. Ale więcej na temat portfolio mógłbym opowiadać naprawdę długo, bo jest to temat długi jak opowiadanie. Niemniej jednak, mówiąc tak krótko, to portfolio powinno prezentować Was. To, jacy jesteście, czym się interesujecie, powinno być zawarte w portfolio. Bo jeżeli ktoś interesuje się bardzo science fiction czy cyberpunkiem, nie powinien w portfolio wpychać na siłę fantazy czy horroru. Bo tak naprawdę odbiorca będzie myślał, że wy właśnie to robicie i będzie w błędzie. Portfolio powinno sprzedawać was, waszą osobowość i wasze zainteresowanie. Ojej, ile tych pytań jest dobrze. Już odp odpowiadam Proszę, dalej. Już Maja podniosła rękę. Maja podniosła rękę. Maju, mów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam się zapytać też o koło portfolio temat, a mianowicie na zaliczenie dyplomu na zakończenie Liceum Plastycznego. Planuję zaprojektować grę komputerową od strony wizualnej, właśnie na. W fazie koncept artu, od postaci przez krajobrazy po przedmioty. I czy taki dyplom z całą tą zawartością też może się wpisywać do portfolio? Jak najbardziej. To będzie super rzecz do portfolio. E, oczywiście będzie świadczyło to o tym, że robisz pracę do szkoły, że jeszcze nie pracujesz zawodowo i masz mało doświadczenia. Niemniej jednak będzie to wspaniale pokazywało, e, w jaki sposób myślisz projektowo. E, możemy się mówić tak, że jak wyślesz mi te projekty na mój adres -małpa potęga obrazu.pl, to ja dam Ci feedback. E, to już tak poza wszystkim, żeby po prostu wspierać młodych e, studentów. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziękuję. Ym, odpowiadam dalej na pytania. Ym. Ojej, tu jest sporo tych pytań, więc muszę się trochę cofnąć. Dobra. Ym, czy znajomość perspektywy jest wymagana? Ym. Jeżeli, żeby podejść do kursu, ta znajomość perspektywy nie jest jakoś tak super wymagana, bo tego będziemy uczyć na kursie. Jak się wykreśla perspektywę z jednym, z dwoma i z trzema punktami zbiegu, oraz jak się nią posługiwać. Więc tak naprawdę tego będzie można się nauczyć na kursie. Jakie inne programy oprócz Photoshopa? Każdy program do digital paintingu będzie się nadawał. Krita, czy to inne programy, Sky, czy no cokolwiek, właściwie w czym da się malować i projektować, będą dobre. My podczas kursu omawiamy takie jedno narzędzie, które działa tylko w Photoshopie, ale jest to tylko takie małe wtrącenie. Poza tym, jeżeli będziecie rysować, malować w innych programach, to tak naprawdę nie będzie nic złego. Dobrze. Hmm. Czy z kursu pozostają jakieś materiały edukacyjne? Otóż, jak sobie przejdziecie przez ten landing page, o którym mówiłem pod adresem www.conceptartmaster.pl, yy, tam dużo z tych informacji właśnie jest zawartych. Cały kurs działa w taki sposób, że w poniedziałek każdego tygodnia dostajecie porcję materiału do przerobienia. Później wtorek, środa realizujecie projekty i nam wysyłacie. W czwartek będzie live z artystą prowadzącym. No i później piątek, sobota dalej realizujecie projekty. I każdy kolejny tydzień jest od nowa. Jeżeli chodzi o takie materiały z kursu, które zostają to oczywiście po skończeniu kursu... A nie będzie to działo się z automatu, że każdy ten kurs kończy. Są warunki brzygowe, czyli y, trzeba oddać y, minimum 80% prac y, zadanych i być na minimum, pro, na minimum 50% liveów, które będziemy robili. Wówczas taka osoba dostaje certyfikat. Ten certyfikat ukończenia kursu jest o tyle fajny, że można podpiąć go sobie do swojego profilu na LinkedIn, co tak naprawdę <trym> będzie świadczyło o tym, że podniosą się swoje kwalifikacje w tej dziedzinie w tej dziedzinie. <kuh> hmm. Tak, tutaj hmm, pan Maksymilian pisze, że czy kurs jest w formie online'owej? Tak, całkowicie jest w formie online'owej, łącznie ze spotkaniami live online'owymi i tak dalej. Dokładnie tak, jak pan napisał, właśnie się to odbywa. Czy planowany jest kurs związany z grafiką 3D? Ciężko mi teraz odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę całe nasze siły i Wszystka Praca wtłoczana jest właśnie w ten kurs z i Digital Paintingu, o którym mówiłem. Tak naprawdę to... Teraz skupiamy się właśnie na tym kursie. Oczywiście po tym kursie nie zamykamy potęgi obrazu na dobre, pewnie coś tam się, na, znaczy na pewno będzie się coś tam działo, tylko jaki to będzie kurs, z czego, czego będzie dotyczył i tak dalej, jeszcze nie potrafię odpowiedzieć, bo tak naprawdę całe moje zaangażowanie i nie tylko moje, idzie teraz właśnie w stronę przygotowania tego kursu, o którym mówiłem. Czy planują Państwo kursy w kolejnych latach? To już właściwie odpowiedziałem na to pytanie też teraz. Czy w kursie będzie coś o tworzeniu dobrego portfolio? Owszem, będzie. Chciałbym wrócić do pytania o ramy czasowe wspomnianej rekrutacji. Ile przewidziane czasu było na realizację wymierzonych. A Andrzej, to Ty musisz odpowiedzieć. Jak była rekrutacja w Image Power, ile czasu ku, yy, um, aplikanci dostawali na wykonanie zadań? Yy, dwa tygodnie. Dokładnie 14 dni, po 14 dniach oczekiwaliśmy już przesłania materiałów. Większość osób przesyłała wcześniej, także te 14 dni to było naprawdę wystarczająca ilość czasu. Tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, że to był czas, z którym można było się uporać z tymi zadaniami, jednak trzeba było się wziąć mocno do roboty bo to na pewno nie dałoby się tak zrobić, że dwa tygodnie nic, później ostatniego dnia się coś zrobiło i wysłało, bo to były jednak trzy zadania, więc te dwa tygodnie to myślę, że taki optymalny czas na takiego typu rzeczy właśnie jest. Tak, tak. No, tak jak powiedziałeś, właśnie to były trzy zadania de facto do wykonania, więc no, trzeba było przez te dwa tygodnie przynajmniej codziennie po, po chwilę posiedzieć przy tym, żeby, żeby można było się na spokojnie wyrobić. Aczkolwiek no, w sumie w studio przyjęliśmy, że to jest taki przedział czasowy, że bez problemu ktoś, kto chce zrobić fajne prace, powinien się z tym uporać. Tak, jasne. Tutaj ktoś pyta, y, czy inne programy do malowania będą się nadawały. Oczywiście, to już odpowiedziałem op na, na to pytanie, Photoshop nie jest jedynym słusznym narzędziem do digital paintingu. Jest oczywiście najczęściej stosowanym w studiach gamedewowych. Niemniej jednak, jeżeli ktoś lubi i posiada inny program do malowania cyfrowego, to również będzie dobre do kursu. Okej, okay, ktoś może porzucić wakoma. Bardzo dziękujemy. Jeżeli chodzi o ten. Tutaj ktoś pyta. Pani Julia pyta, czy będzie poruszana tematyka 3D z blender. Tak naprawdę na tym kursie nie. Tutaj będzie taki concept art i digital painting. Trochę podstaw, później trochę głębiej, a później jeszcze głębiej. Tak naprawdę kurs jest wypełniony bardzo dużą ilością wiedzy i ćwiczeń praktycznych, żeby nabyć właśnie tych zawodowych umiejętności. Natomiast 3D to jest temat yy, na oddzielny kurs. I tak naprawdę czy on będzie i kiedy, to ciężko mi jest jeszcze teraz odpowiedzieć, bo tak jak mówiłem, cała para idzie w ten kurs. Ale proszę być dobrej myśli. Ja bym tylko chciał jedną rzecz powiedzieć o tego 3D, ponieważ często tutaj już jest tych pytań więcej. To jest bardziej taka forma podstawowego kursu. Dobrze jest bardziej poznać rysunek, malowanie, renderowanie, zapoznać się z tą całą tematyką, a dopiero potem dodać do tego elementy 3D, które trochę tę pracę ułatwiają, bo wykorzystanie Blendera czy Zbrusha, czy innych programów, które Dają nam od razu stworzenie anatomii, bo można wziąć sobie model, ustawienie samem perspektywy automatycznej. To wszystko są rzeczy, które nam już przyspieszają tę pracę. Natomiast tutaj skupiłem się na tych podstawach, żeby je wyćwiczyć i wtedy będzie jeszcze łatwiej wykorzystywać te dodatkowe narzędzia. Tak jest. Dzięki serdecznie, Jakub, za to uzupełnienie. Tutaj pan Jędrek pisze. Do kiedy jest czas na zapisy? Otóż tak, do końca marca. Jest promocyjna cena 790 zł za całość, natomiast zapisać się na kurs można do 22 kwietnia. Do tego czasu prowadzimy zapisy, później już zamykamy bramkę i koniec. Także czasu jest jeszcze sporo, niemniej jednak, tak jak wspominałem wcześniej, liczba miejsc jest dość mocno ograniczona, więc im szybciej, tym lepiej. Tutaj mm, pani Anna pyta o 3D. Otóż odpowiedziałem już na to pytanie, więc nie będę do tego teraz wracał. Pani Anna Druga pyta, czy trzeba, czy trzeba, czy pracę trzeba oddać z chwilą zakończenia kursu, czy będzie jakiś czas na wykończenie? Otóż nie, to będzie działało trochę inaczej, Pani Aniu. Pracę trzeba oddawać w trakcie kursu po to, żebyśmy my mogli je skomentować i zrobić korektę na nich. I tak naprawdę te 9 tygodni to jest czas na to, żebyście poznali, jak się pewne rzeczy robi i przećwicili te rzeczy, robiąc projekty zadane do domu. Więc kurs się kończy pod koniec czerwca i wtedy już możemy mieć oczywiście kontakt, ja mogę konsultować jakieś wasze prace w miarę możliwości czasowych. Niemniej jednak nie będzie to już później czas na to, żeby dokańczać pracę, te projekty domowe. Pani Maja pyta, jakie studia i kierunki opaca się wybrać na, na nich, jeśli wiąże się z game devem? Pani Maju, wielu moich kursantów kończyło tą polsko-japońską szkołę z kierunkiem, ze specjalizacją Concept Art. Chwalili sobie ją, jednak później przychodzili na nasz kurs i mówili, że sporo. Z tego kursu przydałby się właśnie na tych studiach. Ja dokładnie teraz nie wiem, kto tam wykłada i na jakim to jest poziomie, niemniej jednak słyszałem bardzo dobre opinie o tej, o tej szkole. Co do innych, ciężko mi się wypowiedzieć, bo ja mm, zajmuję się takimi pozaszkolnymi formami edukacji, więc nie jestem na bieżąco i nie chciałbym pani wprowadzać w błąd. Yy, tutaj yy, ktoś pyta, czy mógłbym polecić jakiś kurs, żeby zrobić te podstawy rysunku? Yy, czy sen czarownika będzie wystarczającym źródłem informacji? Otóż tak, szanowni Państwo, na platformie Eduweb jest taki stworzony kurs przed, przez nas. On się nazywa bodajże podstawy rysunku" i tam jest bardzo fajne, fajnie pokazanych kilka prostych ćwiczeń, jak rysować ołówkiem, jak kredkami, jak czym. Jeżeli przerobicie ten kurs, to będziecie już, wsta będziecie już gotowi do tego, żeby przystąpić do naszego kursu. E, oczywiście sen czarownika jest doskonałym uzupełnieniem tego, niemniej jednak sam sobie nie wystarczy do tego, żeby nauczyć się rysować. Pani Maja tutaj napisała koncept, Art, animacja grafika 3D. To nie wiem trochę, co miała pani na myśli. Niech pani powie, może najlepiej teraz. To a propos poprzedniego pytania na studia, że cały ten zakres, że nie a. tylko koncept art, ale jeszcze to dodatkowe. A, tak, tak. Dziękuję pani bardzo. Yy, Okej. Okay. Yy, pan Mariusz pyta. Zastanawiałem się nad rozszerzeniem swoich umiejętności i możliwości projektowych. Pracuję jako grafik 2D. Chciałem rozwijać się w koncept arcie czy digital paintingu. Problem jest taki, że mam już swoje lata, blisko 50. Czy jest szansa zaistnieć jeszcze w tym sektorze? Panie Mariuszu, oczywiście, że jest. Te wrota stoją przed Panem otworem. Musi Pan się tylko. Sporo mm, musi pan sporo rzeczy zrobić, żeby ta ścieżka była realna. I tak naprawdę jak dochodzi pan do 50, to wcale nie jest y, jakoś za późno. Mój brat, który wypowiadał się przed chwilą, jest już jest po 50 i pracuje w konceptarcie. Dlatego, jeżeli podciągnie Pan swój warsztat, nauczy się Pan opowiadać historię za pomocą obrazu, przerobi Pan te rzeczy, które, o których mówimy na kursie, to na pewno wizja dostania pracy w koncept, w, jako koncept artysta w branży game będzie Panu bliższa. I teraz oczywiście ja nie mogę zagwarantować Panu, że Pan po naszym kursie, czy ktokolwiek inny dostanie pracę. Niemniej jednak my mamy wielu znajomych w innych studiach gamedowowych. My sami zatrudniamy w Image Power. Na pewno absolwentów naszy, naszego kursu będziemy polecać do innych studiów. Oni będą o Was wiedzieć, więc tutaj ciężko mi to zero-jedynkowo określić. Na pewno kurs Panu pomoże. Na pewno nie jest jeszcze za późno, jeżeli chodzi o Pana wiek. I, czy, I na pewno zwiększy to Pana szanse na dostanie pracy i takie przebranżowienie się, o którym Pan pisze, bo jest Pan teraz grafikiem 2D, więc podejrzewam, że robi Pan jakieś projekty reklamowe bądź takiego typu rzeczy. Jeżeli Pan kocha koncept art, projektowanie postaci, potworów, maszyn, środowiska i tego wszystkiego, to niech Pan to zaczyna robić i z powodzeniem na pewno się to Panu uda. Pani Katarzyna pyta, jakie są zarobki koncept artysty grafika 2D, 3D mniej więcej? Pani Katarzyno, to jest pytanie, wciągnęła mnie pani teraz w, w, w rwący nurt rzeki. Oczywiście im większe studio, tym więcej płacą. Mogę powiedzieć, że w takich dużych studiach artyści koncepcyjni, którzy mają już jakąś wyższą pozycję niż junior, zarabiają nawet po kilkanaście tysięcy złotych. W mniejszych studiach Zaczyna się od kwoty kilku tysięcy. Ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę, ile dokładnie, czy to jest 3, czy 4, czy 5, bo to zależy od studiów. Wiele firm, game ma inwestorów, którzy tam wpakowali dużo pieniędzy, więc te zarobki są wyższe. Jeżeli chodzi o zarobki i grafika 3D, one utrzymują się na dość podobnym poziomie. Może w niektórych firmach są troszeczkę wyższe niż artysty koncepcyjnego, ale tak jak mówiłem, zaczynamy od kilku tysięcy, później przechodzimy przez regulara, później przez MIDA, później przez senior. I jeżeli jesteśmy na stanowisku directora, to Sky is the limit. Znam takich, którzy zarabiają nawet powyżej 20 tysięcy. Dobra. Miejsce, gdzie można zrealizować praktyki studenckie właśnie w zakresie konceptu, albo jak szukać takiego miejsca? Eee, pan Eryk pyta. Panie Eryku, na pewno dobrze by było poodzywać się do. Wszystkich firm gamingowych, które uda się Panu znaleźć, czy to w Polsce, czy to w mieście, w którym Pan mieszka, yy, o wiele firm nie przyjmuje praktykantów, bo trzeba się nimi zajmować i to za dużo czasu. Niemniej jednak znam wiele takich studiów, które chętnie przyjmują praktykantów. My akurat w Image Power aktualnie nie potrzebujemy nikogo takiego, bo jesteśmy świeżo po rekrutacji na koncept artysty, więc ten dział mamy już zapełniony. Niemniej jednak proszę pytać y, innych, wysyłać swoje portfolio, swoje CV, mówić na czym Panu zależy, że chce się Pan rozwijać, uczyć i tak dalej, że jest Pan samodzielny, może Pan realizować swoje projekty. Po prostu trzeba szeroko wysyłać i pytać. Pani Natalia pyta, czy przy aplikacji na stanowisko koncept artysta, czy ilustratora Firmy mogą spodziewać się zadania spoza tych sektorów. Myślę, że jeżeli tak, to bardzo rzadko kiedy. Na pewno to mogą być zadania takie bardziej miękkie, z logicznego myślenia, czy z radzenia sobie z jakimiś y, sytuacjami. Y, różne firmy takie rzeczy stosują, ale to głównie w korporacjach się dzieje. Jeżeli startuje panie do jakiegoś studia Indie, to te zadania raczej będą stricte y, dotyczyły właśnie konceptu digital paintingu czy projektowania 2D. Pani Ania pyta: jak znaleźć pracodawców, do których można się zgłosić z chęcią podjęcia pracy? Najlepiej wszędzie po prostu rozsyłać portfolio. Niech pani wybierze z rynku te firmy gamedewowe, w których chciałaby pani pracować, niech pani o tym im o tym napisze. To jest najkrótsza i najprostsza droga do tego, żeby znaleźć wymarzoną pracę. Czyli rozsyłać dosyć szeroko. Pan Sebastian pyta: czy w wieku 24 lat Mając tylko podstawy rysunku, może się rozwinąć lub coś osiągnąć w konceptarcie. Panie Sebastianie, właśnie dla takich osób jak pan jest nasz kurs. Dzięki temu naprawdę nauczy się pan bardzo dużo, bardzo dużo się pan dowie i na pewno rozwinie swoje kwalifikacje zawodowe w kierunku konceptartu. Pani Gabi pisze: czy, czy rekruterzy patrzą na wiek? Otóż kłamstwem byłoby to, gdybym powiedział, że nie patrzą. Oczywiście patrzą. Wiadomo, że osobom młodszym pewne rzeczy przychodzą łatwiej. Można je jakoś ukształtować, można im jakoś w pewnym sensie jakoś wpłynąć na nich w pracy. Więc na pewno takie młodsze osoby są atrakcyjniejsze na rynku pracy. Niemniej jednak nie jest to żadna zasada. Wiele firm zatrudnia ludzi starszych niż 20, kilka lat. Albo jeszcze starszych, i z powodzeniem takie osoby pracują. Ale, tak jak mówię, na pewno na wiek kandydata w jakimś sensie się patrzy, jednak nie powinien być to czynnik, który jakoś zaważy na państwa decyzji, czy podejmować taką pracę, czy starać się o taką pracę w ogóle. Ja bym to jeszcze powiedział, że nie zawsze osoba, która zajmuje się strictly grafiką, jest osobą decyzyjną w firmie od tego, czy kogoś zatrudnimy. Ja, jako osoba graficzna, Kompletnie na ten temat nie zwracam uwagi. Dla mnie, jak szukaliśmy osób, jak ja sprawdzałem, to, to było to przede wszystkim portfolio, wykonanie zadania testowego, jeżeli takie wystąpiło, natomiast cała reszta rzeczy była zniesiona na drugi plan. Natomiast bardzo często się zdarza, że jeżeli są osoby dodatkowe, decyzyjne w firmie, to one też na te dodatkowe aspekty zwracają uwagę. Oczywiście nie można się zniechęcać i warto próbować do każdej firmy, jaką chcemy. Ale to też czasem może być brane pod uwagę wtedy. Tak, dzięki serdecznie, Jakub. Ja potwierdzam, z całą pewnością, portfolio i to, co się potrafi, i CV, czyli to, jakim się jest człowiekiem, jest ważniejsze od tego, ile mamy lat. Pani Iza pyta, czy bez studiów da się w tym kierunku. Oczywiście. Wielu naszych kursantów, nie mając przygotowania w postaci uczelni wyższej, po naszych kursach dostało pracę w devie. Na temat praktyk to już odpowiedziałem. Będę zaczynał pracę dyplomową na ten temat. Czy polecałem Państwu jakieś miejsce do praktyk? To już właściwie na to pytanie odpowiedziałem wcześniej, więc nie będę teraz powtarzał. Czy, zaczyna, czy zdarza się zmęczenie podczas pracy? Raz, robiąc zamówienie, zdarzała mi się osoba, której, której zwróciłam pieniądze, bo to pani Magda pisze. Zamawiający był bardzo wymagający, miał dużo poprawek. Poprawki są nieuniknione, to prawda. Zdarzyła się taka raz tylko pani sytuacja. Jak to jest z pracą zawodową? Czy kiedyś taka niemoc się zdarzyła, pani Magdo? Oczywiście nie można być codziennie kreatywnym, nie można codziennie wymyślać idei, które zmienią świat. Nie można też codziennie być super sprawnym warsztatowo. Przychodzą gorsze dni, brak weny coś takiego się zdarza. Jednak praca zawodowa to nie jest zabawa to oczywiście każdy o tym wie. Niemniej jednak, jeżeli mamy jakieś zadania, to musimy je wykonać. Jeżeli coś nam nie idzie, możemy porozmawiać z przełożonym, z lidem, czy art że potrzebujemy więcej czasu na to, bo coś nie idzie, muszę się jakoś przejść, popatrzeć na trawę, zjeść czekoladę i dopiero wtedy myślę, że coś pójdzie. Ale tak naprawdę jest wiele sposobów na przełamanie takiej niemocy twórczej. O jednym z nich pisałem na naszym blogu Potęgi Obrazu. Może pani sobie doszuka tam. Tam przedstawiłem fajny sposób na walkę z tym, że Wena nie chce nam służyć. Prosty, prosty krótki proces, który trwa około 5 minut. Myślę, że warto, żeby pani sobie to odnalazła. Na naszej stronie potęgaobrazu.pl jest przekrejerowanie do tego bloga i tam trzeba się trochę cofnąć, bo dość dawno ten post był wrzucany, ale myślę, że on. Yy, opowiada i pokazuje fajny sposób, jak radzić sobie z nieostrą twórczą. Także podkreślam, praca zawodowa, koncept to nie są żarty i przelewki, to nie zabawa. Każdy projekt trzeba zrealizować, bo jeżeli nie umiemy czegoś zrobić i kto inny za nas to robi, to jest już słabo. Już pracodawca patrzy, a... To jest ten, co nie umie tych postaci, tak dobrze. No dobra, no to nie będziemy tego dawać, ale słabo. Nie? Tak naprawdę trzeba, ale y, trzeba okiełznać w sobie to i zmusić wn twórczą do działania. Ale jeżeli mamy już jakąś praktykę kilka lat, to to przychodzi automatycznie. To samo się dzieje, kiedy jesteśmy w stanie y, tak się zawziąć i jednak projektować i to, y, y, rysować, to będzie na naprawdę wysokim poziomie. Y. Dobra. Tutaj pa, Pani ZJ, czy Pan ZJ wysłały to, co pomaga. Bardzo dziękujemy. Jak, pan Daniel pyta, jak znaleźć drogę, by realizować własne, już zaczęte projekty? Światy, fabuły, postaci kreowanych przez lata. Może zna Pan jakieś wskazówki? Ja w ogóle przygodę z gamedevem zaczynałem w taki sposób, że z grupką znajomych i przyjaciół założyliśmy małe studio non-profit. Każdy pracował bez wypłaty i tworzyliśmy projekt. Później tym projektem za, ten projekt wysyłaliśmy do wielu różnych firm gamedevowych. Od wielu się odbijaliśmy, że nie spełniamy jakichś tam wymagań, że ta jakość jeszcze jest nie taka i tak dalej. Ale tak naprawdę właśnie na tej grze zbudowaliśmy później Image Power, czyli nasze studio gamedevowe. Jeżeli ma Pan projekty, w których jest Pan zakochany, które pan realizuje od lat, warto zderzyć się z rynkiem, bo może zdarzyć się tak, że jak się w coś bardzo zafiksujemy, to to jest takie nasze, że jednak rynek nie jest w stanie tego jakoś przyjąć. Warto dlatego wysyłać to do innych ludzi z branży, którzy się na tym znają, albo y, przynajmniej y, robią te rzeczy zbliżone do tego, o co pan pyta, żeby kto inny mógł się wypowiedzieć. I jeżeli chodzi o. Wskazówki, jak można to wydać, to jest na to wiele sposób. Wysyłać do firm, próbować coś samemu zrobić. Jest naprawdę wiele różnych dróg. Ważne to, żeby się wierzyło w to, co się robi, kochało się to. Wówczas na pewno przy, y, przyniesie to jakiś efekt. Jakie zagadnienia z Photoshopa należy opanować, pyta pani Aleksandra y, do wzięcia udziału w kursie? Na pewno trzeba potrafić pracować pędzlem i różnymi pędzlami. Na pewno trzeba znać pracę na warstwach. Yy, I cóż więcej. Yy, I to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o taką wiedzę z zakresu Photoshopa. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że tutaj podstawy Photoshopa też będą. Czyli my też opowiemy o tym, jak działają warstwy, które narzędzia, w jakim miejscu są, jak można to wszystko poustawiać. Samo załadowanie w i to wszystko też będzie, więc, tak jakby nieznanie tego na starcie też nie skreśla tego, że my się poznamy na samym kursie. Tak, dokładnie. Warto jednak, żeby przed po, z przystąpieniem do kursu mieć ten interfejs Photoshopa, chociaż jakoś tak w miarę zaznajomiony, żeby wiedzieć, gdzie czego szukać, gdzie są warstwy, gdzie są pędzle, yy, i, tak, i tak dalej, gdzie są filtry. Yy, nie jest wymagany jakiś wysoki poziom wiedzy o Photoshopie, jej duża znajomość, niemniej jednak trochę trzeba wiedzieć. OK, doszliśmy chyba do końca pytań, tak, Bartek? Dobra, no, to wygląda. Tak, doszliśmy do końca pytań, bo już jest godzina też taka, że powinniśmy właściwie powoli kończyć. Yy... Tutaj jeszcze pan Adam pytał o kurs stacjonarny. Yy, nie mogę powiedzieć teraz, kiedy będzie, czy będzie, jak będzie, bo cała siła jest yy, sprzężona z tym kursem, który jest teraz. Yy, może ktoś chciałby jeszcze się odezwać i zadać pytanie tutaj mówiąc. Wtedy będzie łatwiej, nie będę musiał tu czytać i. I tak dalej. Zachęcam Was do, do tego, żeby jeszcze wykorzystać te ostatnie minuty, żeby yy, o czymś porozmawiać. Yy, Bartek tutaj udostępnił yy, stronę naszego kursu. Czy ktoś yy. będzie, yy, kurs prowadzony? Jeszcze raz Panie Michale, niech pan powie. Czy ktoś dla osób bardziej zaawansowanych będzie yy, to znaczy tak, na tym kursie zaczynamy od podstaw. Później wchodzimy głębiej, a później wchodzimy jeszcze głębiej. Więc nie mogę powiedzieć, że jest to kurs tylko dla początkujących. To jest kurs dla początkujących, ale i takich średnio zaawansowanych. Jeżeli jest Pan mistrzem konceptartu, to z pewnością nie jest to kurs dla Pana. Ale jeżeli ma Pan już pierwsze i drugie kroki za sobą w tej dziedzinie, to także dużo rzeczy się Pan nauczy. dziękuję również. Pani Ania pyta, czy można rozbić cenę na raty. Otóż generalnie niezbyt, bo mamy to wszystko sprzężone z płatnościami elektronicznymi, wystawianiem faktur i tak dalej i jest to bardzo, bardzo uciążliwe. Pani Aniu, chyba, że pani strasznie będzie na tym zależało, to niech pani napisze do mnie maila na pawel .graniak Małpa pawel.graniakmałpapotęgaobrazu.pl to spróbujemy coś zaradzić. Martin, ja jeszcze się... tutaj na chwilę się odniosę do pana, zdaje się, Michała, który pytał a propos bardziej zaawansowanych. Panie Michale, przygoda z konceptartem i z storytellingiem zawsze jest fajna. Czy to się jest na poziomie podstawowym, czy na poziomie zaawansowanym, kwestia realizacji zadań w każdym momencie jest fascynująca, jeśli lubi się to robić po prostu powiem szczerze, że podczas przygotowywań na samym, samym początku, kiedy spałem, w ogóle wymyślaliśmy ten, ten kurs, z wielkim zdziwieniem zauważyłem, że na przykład pewne rzeczy zaczęły działać w mojej twórczości, kiedy ja już no, tak powiem prawie, że na tym zęby zjadłem, a później się okazało, że wiele rzeczy odkrywaliśmy na nowo i to było bardzo, bardzo fascynujące, także jeśli chodzi o kurs dla początkujących, to tak, no żeby poznać narzędzia, zobaczyć jak to, się, jak, jak to się robi, jak tych narzędzi używać, jak najbardziej, ale jeśli chodzi o zaawansowanych, to już zmaganie się z samym tematem jest bardzo, bardzo fajną przygodą. Na pewno, panie Michale, będzie na kursie specjalny, stworzony przez nas autorski program, którego nie ma nigdzie. Nie znajdzie, nie znajdzie się go na Facebooku, YouTube, Instagramie czy gdziekolwiek indziej. To jest nasze autorskie dzieło. Więc jeżeli czuje pan, że chciałby się czegoś jeszcze nauczyć i że wiele mógłby się pan nauczyć, to polecam ten kurs. Tutaj pani Ania pyta jeszcze, czy, czy poza tym najbliższym startem z kursem w kwietniu będą kolejnego edycję. Panie Aniu, nie odpowiem na to pytanie, bo już mówiłem kilkakrotnie, że na razie ciężko jest mi patrzeć w przyszłość. Oczywiście będziemy robili różne inne kursy, ale teraz skupiamy się całkowicie na tym kursie, żeby dopiąć go, żeby był jak najbardziej profesjonalny, merytoryczny, dawał jak najwięcej umiejętności, i wiedzy, po to, żeby to wszystko było zrobione tak, jak być powinno. Moi kochani, dziękuję serdecznie za uwagę. Cieszę się, że zgromadziliśmy się tak licznie dzisiaj. Będziemy kończyli. Dziękuję gościom Andrzejowi i Jakubowi za krótką rozmowę. Moi państwo, jeżeli chcecie o coś jeszcze dopytać, piszcie do mnie na maila, którego tutaj udostępnił Bartek na czacie. No i cóż, myślę, że z większością Was będę widział się na kursie. Także polecam przejrzeć nasz landing page www.conceptartmaster.pl i zapisać się na kurs. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i do usłyszenia następnym razem. Do widzenia!